ani zima, ani tym bardziej pandemia koronawirusa nie zdołały zahamować procesów inwestycyjnych realizowanych przez samorząd gminy Krzywiń. Nie tak dawno zakończono utwardzanie drogi wiodącej do jeziora w Łagowie, natomiast prace przy budowie chodnika na ulicy Mostowej w Krzywiniu trwają w najlepsze. W ubiegłym roku na przełomie miesięcy listopada i grudnia zostały wykonane prace w zakresie inwestycyjne, w zakresie budowy drogi w Łagowie. To inwestycja, która była planowana od lat na podstawie również projektu technicznego, który został wykonany między innymi ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łagowo. To odcinek drogi ponad 150 metrów, droga w standardzie 4 metry szerokości w krawężnikach, tak zwana droga dojazdowa do jeziora. Koszt tejże drogi to blisko 185 tysięcy złotych. Wykonawcą była firma Polków, która została wyłoniona w drodze przetargu. Doświadczone leszczyńskie przedsiębiorstwo jest również wykonawcą innej istotnej inwestycji, czyli przebudowy chodnika na ulicy Mostowej w Krzywiniu. Jest to drugi etap modernizacji, którą zapoczątkowano przed 2 laty. W ramach projektu prawa strona pieszego traktu na 300-metrowym odcinku od ronda aż do ulicy Mieczysława Galicy zostanie wyposażona w nową nawierzchnię z kostki brukowej. Całkowity koszt wykonanych prac zamknie się w kwocie 180 tysięcy złotych.